Szpital to ostatnie miejsce, w którym chcę się znaleźć. Byłem, nie polecam miejsca. Słaby hotel, słabe jedzenie, obsługa też kiepska. Ale żeby się jednak przekonać o tej instytucji, żeby jednak czasami tam bardziej chcieć pojechać, no to mamy paradokument szpital. I dzięki niemu wszyscy możemy poczuć to samo. Jeszcze większą niechęć. Jak masz na imię? Kupa! Igorek, Kupa! W dzisiejszym odcinku szpitalu mamy dwa wątki, które będziemy obserwować. Mamy influencerów. Oni zawsze robią najlepszy kontent w paradokumentach. A ty jakbyś też nie kręcił relacji, byś się nie potknął i nie wpadł do wody. Nie no, daj spokój, social media są super, no. Tylko ty nawet face'a nie masz, to w sumie skąd masz wiedzieć? Nie mam i nie chcę mieć. Sandra, please, to naprawdę nie jest dobry motyw, żeby wrzucać mój wypadek do netu. To jest genialny motyw. Na naszym wspólnym profilu przybyłam już 50 subów, a filmik jak niby płaczę w taksie jadąc za ciebie, masz 1000 wyświetleń. Wow. A w drugim wątku mamy coś, co ja mimo wszystko znam, bo jest to chłopcu, któremu babcia pozwala na wszystko, a mama już nie, więc on nie lubi mamy. Za bardzo to wygląda jak moje dzieciństwo i trochę mnie to przeraża. Mama nie może się dowiedzieć o tych wszystkich rzeczach, które ci kupiłam do jedzenia. Bo będziesz miała aferę. No. Okej, nie powiem, ale masz mi wykupić bonusa do gry. Za dużo ci pozwalała. Teraz będzie troszkę inaczej. Ja chcę mój telefon. Dziecko, ale naprawdę nie mogę. Ej, nie widzisz, że płaczę? Ciebie chyba naprawdę podmienili. Jeżeli już was zachęciłem do nieoglądania, to bardzo dobrze. To znaczy, że powinieneś to obejrzeć. W najnowszym odcinku. Ciumka i laczki. Green or blue? Dla aktywności pod tym filmem, żeby się lepiej rozchodził, jak świeże bołeczki, zostawcie łapkę w górę. 20 tysięcy to kolejny odcinek tego zacnego dzieła. Również subskrybujcie ten kanał, bo to się po prostu opłaca. Tyle materiałów do oglądania. Wow. Chodźcie, szpital! Będą musieli podpisać zgodę na leczenie. No, ale nie może pani tego nagiąć, ja wszystko podpiszę. No właśnie, nie da pani. Babcia dziewięciolatka nie chce informować jego matki o pobycie w szpitalu. Córka wielokrotnie zwracała jej uwagę, że rozpieszcza chłopca i pozwala mu na zbyt wiele, przez co staje się on coraz bardziej niegrzeczny. No, ojciec mieszka w Lublinie, nie bardzo się dzieckiem interesuje. Córka jest w pracy, nie chce jej denerwować, przecież ja wszystko podpiszę. No dobrze, wie pani co, ja wstępnie zbadam chłopca, ale nie będę mogła go dalej leczyć bez podpisu matki. Chce pani pomóc wnuczkowi? No oczywiście, że chcę. No to proszę zadzwonić. O Jezu, babcia ma złą metodę. Od razu mówisz, mój wnuk umiera, lecz go! A takie pitupy na zasadzie, a mógłby go lekarz przejrzeć, no to wiadomo, że ciebie obleją ciepłym oczem. Mają próbówki zaraz obok w gabinecie, mogą po nie pójść, tam ludzie sikali, pewnie jeszcze ciepłe, może po prostu otworzyć i w ciebie... Zawsze te słoiczki za 2 czy tam 3 złote, jak kupuję w aptece do siusiów, to jest zawsze ten awkward moment. To jest takie, podchodzisz do apteki i mówisz, poproszę słuchajcie. Słucham? Co potrzeba? Poproszę słuchajcie. Co pan chce? Słoik do siusiów! A no to potrzeba tak od razu, 3 złote poproszę. No dobrze. Jak masz na imię? Kupa! Igorek, Igorek, bądź grzeczny, bo cię znam będzie bolał brzuszek. Uwielbiam go! O Jezu, pamiętacie? Chłopaka odpieprzyć. Dupa pieprzyć. Dupa. Mógł po prostu mówić kupa! Kupa! Bardzo przepraszam, pani doktor. Proszę go zdyscyplinować i dopiero wtedy pójdziemy do swojej segregacji. Igorek, pójdziesz z panią doktor. Bądź grzeczny, dobrze? Jak mi dasz 20 zł. Kochanie. Auć! Za 2 dychy będzie do... Stary, szanuję, nie? To jest właśnie to, nie? Rodzice coś od ciebie oczekują, a ty musisz to całe życie dla profitu, tyle powiem. No więc babcia dzwoni po mamę, nie? I tu będziemy mieli pewnie w tym wątku konflikt tej nadopiekuńczej babci, która jest zbyt miła i na wszystko pozwala, a mamy, która próbuje wychować synka. No mówię wam, że to jest trochę moje dzieciństwo. Ja uciekałem z mojego miasta do innego miasta, bo mama mi zakazywała grać na komputerze, więc jechałem 60 km autobusem o 7 rano, zanim mama wstała, jak miałem 12 lat, żeby pograć sobie na kompie u babci. Mental. Doktor, co mu jest? Proszę pani, to wszystko wygląda na ostre zatrucie pokarmowe. Proszę tutaj przejść, dobrze? Ale w tej sytuacji nie mogę wykluczyć. Pewnie zjadł kostki do zmywarki. Te dzieci zawsze zjadają kostki do zmywarki. Córka zeżarła kostkę z kibla i trzeba było do szpitala jechać. Albo robi to samo, co pies na spacerze, czyli zjadł czyjąś kupę. Nie przestanę nigdy. Zawsze będziecie słyszeć te żarty. Kupa! Też zapalenie obrostka robaczkowego. Proszę mi powiedzieć, co on ostatnio jadł? W ostatnich godzinach. No, 4 hamburgery, żelki, 2 babki.
tony i dużo. Co takiego? Ale to prawda? Jezu, ja kocham żelki, ale po żelkach tak brzuch boli. Was też boli brzuch po żelkach? Ja bym mógł jeść cały czas żelki. Mówiłem wam? Posłuchajcie, mówi na mnie Haribo, bo miałem bardzo stające uszy, bo miałem mniejszą głowę, większe uszy. W ogóle to uszy rosną całe twoje życie. Przynajmniej tak ktoś mi mówił. Mniejsza, kiedyś kochałem żelki Haribo, jadłem cały czas żelki. Teraz nie mogę, bo za każdym razem to jest cierpienie, to są konsekwencje. No, no, pani doktor, on miał 2 dni temu urodziny. I pani pozwoliła mu to wszystko zjeść? A te hamburgery to skąd były? No, no, z takiej budki. On tak bardzo je lubi, tak trudno mu odmówić. Ale proszę pani, takie śmieciowe jedzenie może zaszkodzić dorosłym, a co dopiero dziecku. No, no może faktycznie za wiele mu nakupowałam. Błagam, proszę mu pomóc. A ten tam w Clash of Clans od razu... Szybko partyjkę ogarnął, jak te baby głupoty. Zatrucie pokarmowe u chłopca ma ostry przebieg, dlatego bardzo dobrze, że do nas trafił, inaczej mógłby się odwodnić. Jednak zachowanie babci, która pozwoliła mu zjeść tyle niezdrowego jedzenia, było naprawdę bardzo nieodpowiedzialne. Złe odżywianie u dzieci może mieć poważne konsekwencje w przyszłości, takie jak cukrzyca, nadciśnienie, choroby wątroby. Dlatego koniecznie muszę porozmawiać z matką chłopca, że powinna jak najszybciej zadbać o jego dietę. Kiedy masz to robić, jak nie jak jesteś dzieckiem? Teraz jak ja zjem Snickersa, to mnie gdzieś tam zaboli ząb, bo mam odsłoniętą część dziąsła, więc jak mi tam wejdzie cokolwiek słodkiego, to jest... Jak zjem żelka, to chodzę potem już resztę dnia... Boże. Jak na czekoladę patrzę, to patrzę po prostu na swoją otyłość, więc tego nie jem. Kiedy masz jeść słodycze, jak nie jak jesteś dzieckiem? Dlatego reklamy wszystkie są do dzieci, bo tylko wtedy... No dzieci są głupie, to jedzą słodycze, tak? O to mi chodzi. Raz tylko zagram, nic się nie stanie. No ale tak szybciutko. Wiesz co, Igorku? Ja mam jeszcze taką prośbę do ciebie. Mama nie może się dowiedzieć o tych wszystkich rzeczach, które ci kupiłam do jedzenia. Bo będziesz miała aferę. No. Okej, okay, nie powiem... Ale masz mi wykupić bonusa do gry. Kupuj skina na Fortnite natychmiast, kurwa! Jakiego znowu bonusa? No tu zobacz, żeby przejść na następny level, no, trzeba zabić 10 zombiaków i wykupić planszę. 48 zł trzeba zapłacić. Powiem ci, że troszkę dużo jak na taką planszę. Ja gram w gry mobilne, gdzie 600 zł kosztuje odblokowanie przedmiotów, które trochę przybliżają cię do odblokowania postaci. Gry mobilne to jest piekło. Dosłownie piekło. Nie, to nie. Powiem mamie o wszystkich słodyczach, hamburgerach. No dobra, dobra, okej. Okay. Kupię ci, kochanie. Wszystko ci kupię. I wiesz, co bym jeszcze chciał? Co, kochanie? Hot doga. No nie, no hot doga troszkę przesadzasz. Ja bym chciał zapiekanki bez glutenu. Dopiero bolał cię brzuszek, no coś ty. Tak mnie niby kochasz, nawet mi hot doga nie kupisz. No Igorku, Igorku nie, płacz, bo babci serduszko pęknie, no proszę cię Igorku. Zajebisty, manipulacja, stary, profesjonalista, tyle ci powiem. No Igorku, Igorku nie, płacz, bo babci serduszko pęknie, no proszę cię Igorku. No dobra, okej, okej, kupię ci, okej, nie płacz tylko, proszę cię. No to idź szybko, czegoś poszukaj. Dobrze, mój. I kole. No, teraz to już przesadziłeś. Moja babcia jest taka super. Na wszystko mi pozwala i wszystko mi kupuje. Wystarczy, że się do niej uśmiechnę, powiem, że ją kocham, albo się rozpłaczę. Tak na niby, tak na niby. Igor, jaki ma niby, jaki zdeniował. Aż mi brak słów! Jakiś ciebie wybitny obywatel, naprawdę. No posiadanie takiego wnuczka to szczęście. Ratownicy przywożą na SOR 18-letniego Adriana Wichowskiego, który podczas nagrywania relacji z wypadku nad rzeką potknął się, wpadł do Wisły i zaczął się topić. Chłopak zachłysnął się wodą i od tamtej pory ma problemy z oddychaniem. Właśnie Wisła taki kiepski basen. Nigdy nie widzę, żeby ktokolwiek tam pływał u mnie, nie? Mam niedaleko Wisełkę i tak właśnie patrzę, nikt nie pływa, nikt nie... Nikt nie idzie z kopilówkami, a mamy nawet plażę przy Wisełce, nie? A tam po Cedonie Narodowym jest plaża i tam też ludzie, leżaki są, parasolki, grilla robią, ale już pływać nie pływają, ciekawe dlaczego. Ja wam powiem dlaczego. Jak będziecie do Wisły, to takie winorośla was złapią za nogi, pociągną do dołu i po prostu umrzecie tam i tam jest cmentarz. To są same czaszki i kręgosłupy, to jest takie wielkie bagno, a nie takie przyjemne jak Szreka, to takie najgorsze bagno na świecie. Na pomoc pacjentowi ruszyła jego dobra koleżanka z klasy. Dziewczyna 18-latka nagrała całe zdarzenie, żeby je wrzucić do mediów społecznościowych.
Spokojnie, spokojnie, chłopie. Już się tą zajmujemy. Jakie parametry były w karetce? Akcja serca przyspieszona 90 na minutę, ciśnienie 110 na 70, saturacja obniżona 92%. Ja dzisiaj biegałem na 160. Co to jest w ogóle? Ponadto chłopak uderzył ręką o kamień w wodzie. Nadgarstek jest dość mocno opuchnięty. Uwaga. Ręką zajmiemy się w drugiej kolejności, ale uwaga, na pewno przepinamy kardiomonitor. Dobrze. Uwaga, uwaga. A co z Martą? Ona też się zraniła. A co chodzi, panowie? Dziewczyna, która wyłowiła go z wody, tak, rozcięła sobie rękę. Rana nie jest poważna, ale być może trzeba będzie... 18-latek jest pod wrażeniem odwagi swojej koleżanki, która ruszyła mu na ratunek. Powinien jej babę po prawej, że tam leży, mieć takie... Dobra, wypad! Już jest ubrana, gotowa, żeby wypierdalać. Jednocześnie jest zły na swoją dziewczynę, której nie kocha i spotyka się z nią tylko dla lansu, że zamiast próbować mu pomóc, gdy się topił, relacjonowała wszystko na swoim kanale wideo. Mogła się chociaż trochę przejąć. No to niedobrze. Słabiutko, ale mam nadzieję, że masz jakieś tantiemy, 10%. Posłuchaj, teraz pan doktor cię zbada, wiesz? Spokojnie, nie denerwuj się. Dasz radę przejść sam? Dobrze, dobrze, już biorę. Pomalutku. Ostrożnie, ostrożnie. Usiądź sobie tutaj. Tak, dziękuję. Ładna i mega... Ale wkurza mnie, że wszystko bym na cię sprzedała. Dobrze, spokojnie. Dziękuję, panowie. Popatrz tutaj na mnie. Wydaje mi się, że nikogo nie interesują twoje tutaj turbulencje związkowe i twoje wybory miłosne, nie? W sensie mam wrażenie, że lekarze ciebie ignorują od jakiejś minuty i tylko ja ciebie słucham. Ale ja taki jestem. Ja jestem powodem. Ja was wszystkich wysłucham, kochani. Ja słucham wszystko, co mówicie. To jest moja praca, słuchajcie. Ja jestem w sumie takim paradokumentowym psychologiem. Bez wykształcenia. Samozwańczym. Ekspertem od kupa. Do szpitala dociera Marta Nowaczyk, koleżanka pacjenta, która wyłowiła go z rzeki. 18-latka jest zakochana w chłopaku, ale do tej pory nie odważyła się mu tego wyznać. Wypadek uświadomił jej, że musi w końcu powiedzieć mu o swoich uczuciach. Musi powiedzieć, zanim zrobi kolejny challenge i już wtedy go nie wyłowią. Cześć kochani, pozdrawiamy. Cześć kochani! To już tam po prostu taki pisny obraz. Typa na gipsie swoim oglądał odcinek dzisiejszego challenge. Już go zmontowali w ogóle, zajebiście. Tymczasem pacjent ogląda relacje swojej dziewczyny z tego, jak się topił. 18-latka, dla której liczy się tylko lans w internecie, opowiada w niej, jak bardzo martwi się o swojego chłopaka. 18-latek wie, że to nieprawda i dziewczynie zależy jedynie na zdobyciu jeszcze większej popularności. Stary, wypromuje swój własny kanał na robieniu jej dramy. No przecież o to chodzi. Mega ci dziękuję za to, co zrobiłaś. Byłaś niesamowita. No ale co ty gadasz? Za co mi dziękujesz? Co miałam stać i gapić się jak toniesz? No wiesz, niektórzy tak zrobili. Na przykład moja dziewczyna stała i kręciła filmik. No bo wam wszystkim te telefony w głowach poprzewracały. Ty nie masz 30 lat, tylko tobie też. Ale chcę tylko poinformować, że... Ja nie wiem, czy takie oczekiwanie od kobiety, że skoczy do Wisły, żeby cię ratować, to jest jakiś taki odgórny wymóg. W sensie trochę przypomnę, że nagrywała w tym czasie, nie? Ale no niektórzy są tacy odważni. Nasza jest odważna i silna i wyciągnęła chłopa, który jest większy od niej. Wow! Trochę to wydaje się niemożliwe, ale się udało, jestem z was dumny. No nie wiem, załóżmy, że gaz wylatuje nam w mieszkaniu i Ewcia by miała mnie wyciągać z łóżka. No, chciałem to zobaczyć. To byłoby ciekawe, nie? To jedyne, co ci zostaje, to po prostu tak stoisz i masz takie... Kurde, głupia sytuacja. Głupia sytuacja, no wydaje mi się, że... Po prostu jak Sims mogę być takie... Sucu. A ty jakbyś też nie kręcił relacji, byś się nie potknął i nie wpadł do wody. Nie no, daj spokój, social media są super, no... Tylko ty nawet fejsa nie masz, to w sumie skąd masz wiedzieć? Nie mam i nie chcę mieć. I co to znaczy, że jestem gorsza? Nie, no oczywiście, że nie. Wow, chyba masz problemy z swoją decyzją nieposiadania Facebooka, co? Bo tak jakoś od razu agresywnie zareagowałaś. Nie mam i nie chcę mieć. I co to znaczy, że jestem gorsza? Nikt nic nie mówi. Po prostu nie masz Facebooka, to cię stwierdzenie Nie to miałem na myśli. No dobrze, prosiłem, żebyś tu usiadła, prawda? Dobrze. Pokaż mi tę rękę. Aga, musimy to oczyścić, zdezynfekować porządnie. Jak tylko zwolni się gabinet zabiegowy, to na pewno założymy szwy, dobra? Oczywiście. Bo to nie wygląda zbyt dobrze. Panie doktorze, tak? Przepraszam, potrzebuję pana pilnie. Dobrze, już idę. Zaraz do was wrócę. Co, czy mają jednego lekarza na 30 osób? Matko boska. A no tak, tak wygląda sytuacja w szpitalach polskich. Przepraszam, to było takie zagubienie się w rzeczywistości pięknej, gdzie jednak jeden lekarz ma czas dla jednego pacjenta. Okropnie to wygląda. Boli? To nie jest najgorzej, ale... O, słuchaj, tutaj leży, my boy. Tymczasem do sali wchodzi dziewczyna pacjenta, 18-letnia Sandra Gniewicz. Już na starcie trigger. Która lansuje się w internecie na wypadku swojego chłopaka. Muszę wyłączyć telefon. No dobrze. Sandra, ty nie możesz na chwilę chociaż zluzować? Ale o co ci chodzi?
Musisz wszystko nagrywać, nawet to, jak się topi albo Tylerze? No raczej, gdyby nie, już dawno stracilibyśmy wszystkie suby. Gdyby nie ja? Przecież my jesteśmy teamem, razem to wszystko robimy. O nie, oni mają związkowy kanał na YouTubie. Związkowy kanał na YouTubie to jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić. W dzisiejszych czasach jest tak trudno skonstruować sobie związek, w którym jesteście dłużej niż 2-3 lata. Ludzie się rozstają non-stop, ludzie mają mnóstwo partnerów, bo w nowoczesnej rzeczywistości, w tej, w której znajdujemy się aktualnie, naprawdę wyzwaniem jest pozostanie w relacji, która jest zdrowa i potrafi przetrwać. Włączanie do tego trudu jeszcze tego trudu bycia influencerami, którzy dzielą się swoją miłością, sprawia, że z poziomu hard przesłuchujemy na poziom hardcore w Minecrafcie, gdzie jak umierasz, to ci usuwa save'a. No ale chyba tylko w necie. Normalnie przecież wy się nawet nie kochacie. Słucham? Zresztą to właśnie nie odzywaj no name'ie. No name'ie, o Boże. O Jezus. Ty nawet Facebooka nie masz, ty nie istniejesz. Jak umrzesz, to nawet nie będziesz miała szarego awatara, bo nie masz go w ogóle. Czy ty się w ogóle urodziłaś kiedykolwiek? Ja tak bardzo kocham Adriana. Muszę mu o tym powiedzieć, już dłużej nie wytrzymam. Przekonać go, że ten lans sieci jest beznadziejny. I lepiej być z kimś, do kogo się naprawdę coś czuje. Coś mi tu nie gra z tobą, Marta, ale pewnie nie ma co tak tutaj się główkować. Finał będzie taki, że będziecie razem i szczęśliwi, bo on rzuci tamtą. Tak, takie będzie zakończenie. Nie zaskoczymy szpital, co nie? Co na razie coraz gorzej zachowuje. Ale dalej z nią będę, no bo genialnie prezentuje się w necie. No i odkąd jesteśmy razem, to mega nam skoczyły zasięgi. O Jezu, Adrian, bo ty też jesteś influencerem. A, to nieważne, to już... Przez chwilę cię spoczułem, przynajmniej miałem taki, o Jezu! On jest po prostu zagubiony, nowicjusz w związkach. Ale nie, ty to robisz. Dla zasięgu też. Więc spoko. Wasz cyrk, wasze małpy, mnie to nie interesuje. Szkoda tylko, że ona nie jest jak Marta. Właśnie, Marta! Może ona mi doradzi, jak przekonać Sandrę, żeby się trochę ogarnęła. Zrobić jej szarego Facebooka. Do szpitala dotarła matka 9-latka z ostrym zatruciem, Edyta Leszko. Doktor Anna Nowicka, która wraz z nią idzie odwiedzić małego pacjenta, jest zszokowana, widząc, że babcia ponownie kupiła dziecku niezdrowe jedzenie. Jak to, hot dog jest niezdrowy? Hot dog jest niezdrowy? Panie doktorze, ja muszę wyjaśnić tę sytuację. Pani matka pozwoliła zjeść chłopcu 4 hamburgery, mnóstwo słodyczy i popił to wszystko jeszcze kolą i dlatego mamy zatrucie pokarmowe. Proszę to natychmiast wyrzucić. Nie. Burger nie równa się do burgera. Może zjadł 4 mac for you. To you. Tu. Fujujuju. Prawda, babcia mi nie pozwoliła dobrze, tego zjeść. Dobrze, Igorku, już po wszystko. Mamo, czy ty oszalałaś? Jak mogłaś mu nakupić takiego śmieciowego jedzenia? I jeszcze teraz chciałaś to przede mną ukryć? Jeszcze jemu każesz kłamać? No co ty wyprawiasz? Przepraszam bardzo, on tak bardzo prosił, ja się już poprawię. Mamo, nie dam cały się. Czas to powtarzasz, a jest coraz gorzej. Drogie panie, proszę poczekać na zewnątrz, dobrze? Ja muszę wykonać badanie USG. Do tej babci trochę dociera, trochę nie, czyli że ona jakby łatwo ulega manipulacji tego dziecka, ale wie, że robi źle. Czyli to nie jest tak, że ona jest jakoś w tym taka dumna. Okej, taką mamy tutaj, taki profil tej kobiety. Co z tego będzie? Sprawdzić stan narządów wewnętrznych, ostatecznie wykluczyć zapalenie wrostka robaczkowego. Jak będę miała wyniki badań, to panią poproszę do gabinetu, omówimy je. Nie! Posłuchaj mnie, synku. Teraz babcia z mamą pójdą na zewnątrz, a ty zostaniesz. Wszystko będzie okej. Kochanie, pamiętaj, babcia cię kocha, dobrze? Nie, ja nie chcę, żeby ona mi robiła to głupie Igor. Badanie! Igor, to jest pani doktor. I proszę do niej tak nie mówić na ty. Proszę ją natychmiast przeprosić. Nie będzie mi robiła żadnego badania. Pani kupa nie będzie mi nic robiła. A ty, babcia, oddawaj mój telefon, bo chcę dokończyć grę. Raz, dwa, niech tu wszystkich poustawia. Kupiłaś mu telefon? Przecież się nie zgodziła. No ale on tak bardzo prosił, córeczko. Spokojnie, proszę to sobie wyjaśnić na korytarzu, dobrze? Ja muszę wykonać... 32-latka jest zła na swoją matkę, że ta nadal spełnia wszystkie zachcianki chłopca. Mamo, powiem wprost. Jestem na ciebie wściekła. No ja przepraszam. To ja jestem matką i ja decyduję, czy on ma mieć telefon, czy nie. Uczepiłaś się tego telefonu. Wszystkie dzieci mają telefon. I wszystkie dzieci mają problem z nim. Wszystkie. Jest mu potrzebny na pewno. Mamo, ty nie możesz go tak rozpieszczać i na wszystko mu pozwalać. No nie możesz. Ja mam... On się cofa w rozwoju. Co ja mam zrobić? Przesadzasz. Przecież to bardzo mądre, inteligentne dziecko. Mamo, ja mam z nim już problem. On był kiedyś bardzo grzecznym dzieckiem, a teraz samodzielnym. A teraz co? Ja nie mogę go ubrać. On leży na kanapie i czeka, aż go ktoś nakarmi, bo babcia go zawsze karmi. No ale to sama przyjemność go nakarmić, córuś, no. Mamo, ale...
Ja później mam problem, jak on wraca do domu od ciebie. Ja muszę mieć kilka dni, żeby go znowu naprostować. No, przepraszam, no. Ale to zdanie moja mama mówiła kiedyś. Właśnie mówiła, że kilka dni musi mnie znowu ustawiać do bycia jej synem, a nie synem babci. To akurat, to kojarzę akurat. Ale ja się odcinam. Ja byłem fajniejszym dzieckiem, byłem super dzieckiem. No przepraszam, już mam nie już dam wyniki, się tak naciągać. Wrócimy jeszcze do tej rozmowy, a teraz idź do niego i powiedz mu, że nie będzie żadnego telefonu. No ale córuś, ale on będzie nieszczęśliwy. Proszę pani. Ja wszystko rozumiem, ale córka trochę przesadza. No przecież dziecko to dziecko. Musi mieć troszkę swobody i radości z życia. Nie wiem, ja odkąd zacząłem grać wola, nie mam żadnej radości z życia. Generalnie lekarz mówi tej mamie tego dziecka, że no kiepsko tam w brzuszku, nie? Że tak jedzonko to niezdrowe. Chyba im doszło do zachłystowego zapalenia płuc. No mniej więcej kumam. Teraz jakieś tapsy na to dostanę, czy co? No tak, takie zapalenie zazwyczaj leczymy antybiotykoterapią, więc pierwszą dawkę leku podamy ci u nas do żylni i będziemy cię obserwować. Jeśli wszystko będzie w porządku, to jutro będę mógł przygotować wypis, a jeśli pojawią się jakieś komplikacje, to będziemy musieli przenieść cię na oddział pulmonologiczny. Oby nie, przecież mam kanały i profile social do ogarnięcia. No tutaj w szpitalu to nie da się nic kręcić. Nie będę przecież latał jak... Przejdź sobie. Moja dziewczyna po salach i robił z siebie wariata. No właśnie, chłopie, szpital to naprawdę nie jest najlepsze miejsce na takie rzeczy. Ty gadasz, dobry content tu jest kręcony, już jest 984 odcinki nagrane w tym miejscu i ty mi mówisz, że tu nie można nagrywać. A was właśnie nagrywają. Pani, ja tę dziewczynę już parę razy upominałam. No, niestety nic do niej nie dociera. Panie doktorze, a co z tą ręką? No bo niby mniej boli, ale wzruszenie nadal kiepsko. No tak, ponieważ doszło do złamania kości nadgarstka. Na szczęście jest to proste. Jezus, najgorzej. Spokojnie. Spokojnie, nie mów już nic. Po prostu już nic nie mów. Nie mów nic. Na szczęście jest to proste złamanie, więc założymy gips w sali zabiegowej, ale na razie wrócimy do sali i podamy pierwszą dawkę leku. 120 mg amoksycyliny z kwasem klawulanowym. Dobra. Dobrze? To jest ten antybiotyk, o którym ci mówiłem. Kumam, to może jeszcze zdążę porozmawiać z Martą. Może ona mi pomoże ogarnąć tą moją dziewczynę. Chłopiesku. Stary, po prostu ogarnij dupę, ogarnij dupę. Skup się już na swoim zdrowiu, naprawdę. Rzeczy prywatne później. Dziewczyna pacjenta nie może się powstrzymać przed relacjonowaniem jego pobytu w szpitalu. Lansuje się w internecie na troskliwą i opiekuńczą. Tymczasem w ogóle nie interesuje się stanem 18-latka. Adrian! Uważaj na jego rękę, przecież go boli, tak? Jestem zawiedziony, że jeszcze nie zrobiliście zbiórki na to, że on potrzebuje 100 tysięcy na operację nadgarstka. Zaraz wrócę. Sandra, please. To naprawdę nie jest dobry motyw, żeby wrzucać mój wypadek do netu. To jest genialny motyw. Na naszym wspólnym profilu przybyłam już 50 subów, a filmik jak niby płaczę w taksie jadąc za ciebie, masz 1000 wyświetleń. Wow, to słuchaj, to promuj dalej ten post, ale nie nagrywaj już więcej, proszę. Chyba śnisz. Dobrze, to już możemy jechać. Czemu to są takie małe cyfry, a wy już na to straciliście godność? No nie, naprawdę nic nie dociera. Ona ma po prostu mało ma limfy dzisiaj na twarzy, więc ładnie wygląda, jak patrzy cały czas w telefon. Fajnie się patrzy w telefon. Moja twarz nawet nie wygląda jak jajo w telefonie. A jak zmienię trochę tak perspektywę, to nawet całkiem ładnie. A tak to w ogóle super, a tak to w ogóle genialnie, ale tak widzicie. Coraz bardziej zmęczony swoją dziewczyną pacjent chce porozmawiać z przyjaciółką, która jest jej całkowitym przeciwieństwem. Ona jest przeciwieństwem, ale ona też taka odklejka trochę jest. Takaś magiczna. I on też ma. Ja ogólnie ich całej trójki nie lubię. Nie wiedziałem, że tak dobrze pływasz. Nie no, nie byłam jakoś super, ale to był taki impuls. Ja musiałam za tobą skoczyć. Jesteś najlepszy. To ty jesteś najlepszy. Odkąd tylko siadam z tobą w ławce w pierwszej klasie, od razu to wiedziałam. Tak, bez ciebie nie ogarnąłbym matmy przecież. No a ja nie napisałabym żadnego wypracowania. Super się dogadujemy. Tak. Aha. Wiesz co, Adrian, w ogóle to chciałam z tobą o czymś pogadać. Właściwie to ja też. Mogę pierwszy? No dobra, mów. Słuchaj, coraz gorzej mi się układa z Sandrą. No bo to nie jest dziewczyna dla ciebie. Nie no, jest właśnie totalnie dla mnie. Co? No jak to? No bo słuchaj, no jest śliczna. Świetnie razem wyglądamy. Mamy znacznie lepsze zasięgi w necie, od kiedy jesteśmy razem. Marta, do ciebie dociera, że obie twoich westyn jest... No, to jest dla ciebie najważniejsze? Przecież wy się w ogóle nie kochacie, nawet się nie lubicie. No dobra, no ale mamy fajny układ, wiesz, no lajki, kasa z reklam, rozpoznawalność na mieście. Wiesz co, Adrian, kiedyś taki nie byłeś, kiedyś w ogóle byłeś zupełnie lepszy, bez tych wszystkich profili. Ale zrozum, ja to lubię, lubię jak mnie ludzie poznają na ulicy, zaczepiają. No, no i co? Słuchaj... Jak ty masz stary 1000 wyświetleń na filmy, to mam wrażenie, że do ciebie poznaję co najwyżej bezdomny. To pan, panie kierowniku, pan mi da 5 zł! Chciałbym, żebyś mi pomogła z Sandrą, żeby ją troszkę ogarnąć. Nie no, teraz już przegiąłeś, Adrian, wiesz, ale... przegiąłeś. Dziewczynie jest przykro, że chłopak, którego kocha, chce się jej poradzić, jak utrzymać swój związek dla lansu. Ty mnie
Tak, to od dawna, ale wiesz co, nie będę ci pomagała swoją dziewczyną w ogóle. Nie, zostaw mnie w spokoju. Myślałam, że też coś do mnie czujesz, ale nie, to jest bez sensu. To jest twoja projekcja, że on coś czuł do ciebie. On jest influencerem. Szczególnie na początku ich przygód, oni nie są za najlepszymi ludźmi. Po 10 latach, tak, w tym roku będzie 10 lat. Będzie specjal z tej okazji. Poczekaj chwilę, poczekaj. Po prostu, no, no nie zarywałem nigdy do ciebie, no bo jesteś fantastyczna. To ci przyznaję, ale no nie istniejesz niemal w necie. No i co z tego? Słyszę, ziom, kurde, weź. Ile masz zdjęć ze swoją Sandrą takich pięknych, pozowanych z tysiącem filtrów? Skoro to wszystko kłamstwo, no. W sumie, no ale ludzie to kupują, sama zrozum, no. No ale, a co z tobą? Prawdziwa miłość się w życiu liczy, a nie jakiś tam fame. On ma mamę, ma mamę. Zrozum to wreszcie. Okej. Okay. No ale przynajmniej, opatrzcie, tam jest tam z tyłu, tam jego dziewczyna aktualna będzie miała content. Wow, ja nigdy czegoś takiego nie poczułem. Chryste, panie, to jest głupie. Widzisz, tak może być zawsze. Jakbyś tylko skończył tą błazenadą w necie. Po moim trupie, Adrian, co to ma być? Dziewczynie nie zależy na chłopaku. Martwi się jedynie tym, że gdy zostanie sama, może stracić popularność w internecie. Ja tego tak nie zostawię. Proszę wracać na salę, a ciebie zabieram na zabiegówkę. Będziemy gipsować rękę. Teraz? No teraz, zapraszam, a ty na salę dobrze, wracaj. Dobrze, dobrze. Chodź. Wow, ten pocałunek z Martą to było coś kompletnie nieziemskiego. Może spróbowałbym z nią takiego prawdziwego związku, a nie lanserskiego jak z Sandrą. Może tak, może zrób taki sobie challenge. Prawdziwy związek challenge. No tylko kurczę, stracić tych wszystkich followersów, ten cały fame. No, no sam nie wiem. Nie pozwolę jakiejś wieśniarze, która chyba nawet nie ma dostępu neta, odbić mi Adiego i zniszczyć nasz fame. Zagrożę mu, że jak z nią zerwie, to go zniszczę w sieci. Mam tyle jego kompromitujących zdjęć, że mogę to zrobić od tak. Pewnie masz. Mam wrażenie, że tak naprawdę wyglądają związki. W sensie, wiadomo, że to jest trochę tak infantylnie przedstawione, ale że tak to mniej więcej wygląda. Nienawidzę takich publicznych, aktywnych związków online. Ludzi, którzy nagrywają ze sobą jakby... Wiesz, tam jak nagrasz sobie film, a wyrzuć zdjęcie, tam pół biedy, nie? Ale że kanał otwieracie razem i całą swoją karierę toczycie tym samym kołem nagle, wasze kariery się ze sobą spajają i robicie to samo, tylko że razem? Nie, to nie jest nic dobrego. Nie bez powodu, my ludzie potrzebujemy pracy, żeby móc też za sobą zatęsknić na przykład. Każdy robi coś swojego i potem się spotykamy, każdy ma swoje historie inne z tego dnia. Więc jest o czym rozmawiać. Uważam, że to jest najważniejsze w związku, żeby było ciekawie robić inne rzeczy w ciągu dnia. Matka 9-latka z zatruciem pokarmowym chce kategorycznie zabronić babci chłopca rozpieszczania go i karmienia niezdrowym jedzeniem. W przeciwnym razie ma zamiar całkowicie pozbawić ją kontaktu z wnukiem. Więc się od niego odczep. Igor, jak ty do mnie mówisz? Igor, jak się odpala, to powiem wam, że naprawdę, nie? Ja bym też od razu tak dobrze, oczywiście mogę ci 200 tam wpłacić. Widzisz, to wszystko twoje te rozpieszczania. Wiesz co, Edytka, przesadzasz. Czepiłaś się tego telefonu. A zobacz, jakie on tu ma fajne gry, aplikacje po angielsku. Przecież on poprzez zabawę uczy się języka. To jest typowe tłumaczenie się uzależonej osoby od komputera. Ale przynajmniej dobry jestem z angielskiego, a to, że jestem aspołeczną osobą nie odnajdującą się w społeczeństwie bez jakichkolwiek innych zainteresowań, jeżeli granie w gry komputerowe, to już jest inna sprawa, która mnie nie dotyczy, bo umiem ładnie mówić po angielsku, bo gry są po angielsku. Wiesz, że angielski to teraz przyszłość. Ja nie chcę, żeby on miał telefon, bo jest na to za mały. Taką podjęłam decyzję. Oddaj mi natychmiast telefon. Nie! Igorku, posłuchaj mnie. Będziesz miał telefon, jak będziesz starszy. Oddaj mi ten telefon. Nie, Igorku. Nienawidzę cię! Jesteś najgorszą na świecie! Igor, babcia jest 1000 razy lepsza! Wolałbym, żeby to ona była moją Ale mamą! Co się tutaj dzieje? Proszę o spokój, tak dobrze? Do mamy. Lepiej będzie, jak panie wyjdą na zewnątrz i tam sobie porozmawiają. Przepraszamy. Ten gatunek człowieka ma strasznie niskie tony i bardzo piskliwy głos. Proszę wyjść. Słowa syna bardzo zabolały 32-latkę. Wie jednak, że musi być silna i postawić swojej matce granice w spełnianiu zachcianek chłopca. Droga babciu, masz karę na wnuczka. Nie, co mówi? Mamo, to wszystko poszło za daleko. On od kilku miesięcy jest jak nie to dziecko. Jest cały czas niegrzeczny, niesamodzielny, ale nie to jest najgorsze. Rozmawiałam z tą lekarką. Jezus, co się dzieje? Mi,
Igor ma straszne złe wyniki badań, ma podwyższony cukier, ma otłuszczoną wątrobę. Jak tak dalej pójdzie, to będzie miał cukrzycę albo jeszcze coś gorszego. Jezus Maria, ale z czego to wszystko? Jak to z czego, mamo? To... Żelki. Ja bym chciał jeść cały czas żelki, a nie wolno. Dziewięciolatek cieszy się na widok babci. Jest przekonany, że jak zwykle uda mu się ją przekonać, żeby oddała mu telefon. 54-latka bardzo chce jednak udowodnić córce, że będzie wobec chłopca bardziej wymagająca. Babcia była teraz za dużo ci pozwalała. Teraz będzie troszkę inaczej. Ja chcę mój telefon. Dziecko, ale naprawdę nie mogę. Ej, nie widzisz, że płaczę? Ciebie chyba naprawdę podmienili. Tyś najgorszy. Weź tego diabełka stąd. Ja chcę moją babcię, która mnie kochała. Ale ja cię kocham, ja cię nadal kocham. To przynieś mój telefon. Wiesz, że nie mogę. Ale wiesz co? Dam ci mój telefon. No dobra. Ej, ale tu nie ma żadnych gier. Igor! On się nadaje tylko do podłogi, jak tam nie ma gier. No ale przecież tak nie można się zachowywać! Ale co ja mam tu robić? To jest tak nudno i tak głupio! Nie wiem, no może ja ci książeczkę kupię? Nie cierpię książeczek. To może zagramy w łapki, będzie fajnie. To dla małych dzieciaków. Ty masz 1,20 m, typie. Masz 1,20 m. No to ja już sama nie wiem. Ale ja wiem. Chcę się przejechać karetką. No nie, nie, nie. To nie jest dobry pomysł. Karetki, kochanie, są do ratowania ludzi, a nie do zabawy. Jeszcze 6 hamburgerów i będzie mógł jechać karetką. Dawaj mu. No ale chociaż ją tak zobaczyć od środka. No proszę. To nie jest fajnie. Dobry pomysł. Już nigdy do ciebie nie przyjdę. No nie mów tak. Naprawdę nie przyjdę. Ale przecież babci by serduszko pękło. No coś ty, Igor. Mój problem? Nie przyjdę. Igor. Nie przyjdę. To się to ciężko ogląda. Heh, babcia do wszystkiego potrafię namówić. Nawet do najbardziej szalonej rzeczy. Już nie mogę się doczekać, aż wyjdziemy do karetki. Ej, a może ją nawet uruchomię? Gdzieś pojadę, ale będzie, ale będzie. Tak, Igor, to brzmi jak super pomysł. Zrób to. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Powiem wam, że to jest wyzwanie. Jestem bardzo bliski, żeby wyzywać dzieci, ale no nie upadnę do tego poziomu. Więc po prostu będę mówił takie... O Boże. Jak tamten 18-latek, co ma trójkąt miłosny, ma 18 lat, to go wyzywać można legalnie. A dzieci 9-letnie, no to co to jest? No dobra, ostrożnie. W porządku. Dobrze. Mam jeszcze jedną sprawę. Tak? Którą dziewczynę pan doktor wybrał? Taką... Mega fajną, do pogadania, tylko że nie ma żadnego profilu na fejsie, czy może taką, no niezbyt fajną, ale mega ładną, no i z mega fejmem w necie. Posłuchaj, to już chyba sam musisz odpowiedzieć sobie na to pytanie, co jest dla ciebie w życiu ważne. Ja tu jestem od tego, żeby zająć się twoim zdrowiem. Pozwól, że nie będę doradzał w takich sprawach, ale dobrze? Panie doktorze, ja już nie wiem, co ja mam robić. Proszę mi pomóc. Zajmij się zdrowiem, to jest najważniejsze. To jest najważniejsze, wróćcie do sali. Odpuść sobie baby. Dobra, i zaczekaj na mnie, ja zaraz do ciebie wrócę. Poczekaj tutaj. Adrian, i co, wiesz, co teraz z nami będzie? Martuś, ja nie wiem. Mnie to trochę przerasta, słuchaj, ja potrzebuję troszkę więcej czasu. Aha, czyli dalej Lance, Sandro, Mitterecie dla ciebie najważniejszy, tak? Nie, to nie tak. Dobrze, musimy iść. Super. Zapraszam. 18-latek czuje się winny, że zranił swoją przyjaciółkę, na której zaczyna mu zależeć. Tymczasem odnajduje go jego dziewczyna. Ma zamiar mu powiedzieć, że nie zgadza się na rozstanie, bo nie chce stracić popularności w sieci. Nie obraź się, ale rozważam to. Adi, serio chcesz stracić cały fejm, jaki razem zdobyliśmy? Serio? Nie powiem, ten fejm jest fajny. Ale z drugiej strony, Sandra, my się nie kochamy nawet. No i co z tego? Może czas to skończyć. Wy nie jesteście prawdziwymi ludźmi, bo prawdziwi ludzie nie wymawiają takich słów w takich sytuacjach. Bo jest mroźno. Jezu, ja niczego nie kończę i ty też nie, inaczej cię zniszczę w sieci, rozumiesz? Co? Niby jak? Jak? A mało mam twoich żena zdjęć na telefonie? No wiesz co? Jak śpisz, ci ślina z buzi leci. Albo jak się narąbałeś u Karola i tańczyłeś w sumych majtkach do disco polo, ale... Nie zrobisz mi tego. Nie, powstrzymaj mnie. To jest na równi z paniem rano ze śliną, która leci ci z mordy, jak też tańczysz pijany w samych gaciach na stole, bo ja bym jakby mimo wszystko jakoś tak wyważył. Jakby nie wrzucałem tego do tego samego wora, nie? Proszę cię, nie wrzucaj tego filmu do internetu, ja będę skończony. Oj, będziesz. Jeśli tego mnie zostawisz, to będziesz. Dobra, dobra, zostaje jak jest, tylko proszę cię, nie wrzucaj tego filmu. Okej, ale no to czy z tą lamuską koniec masz nagrać na nią filmik, jak nie? Pojedziesz i wrzucamy to do neta. Ale po co ci to? Bo tak?
Masz powiedzieć, że brzydkie kaczątko się zakochało i chciało zająć moje miejsce. Ciebie się naprawdę nie da lubić. Nie, nie zrobię tego. Nie? Gdzie ja mam ten folder z imprezy z Disco Polo? Stój! Stój! Walią z gipsa, to od razu będzie stun. Dobra, zrobimy tak jak chcesz, ale błagam cię, nie wrzucaj tego filmu. No dobrze. Improwizuj, powiedz, że Wiśniaczka poleciała na ciacho, no i takie tam. Cześć, kochani. Nie uwierzycie, ta moja koleżanka Marta... Stop! Jaka koleżanka? Wiśniara? Lamuska? To mój pojazd! Naprawdę, stop! Za mało wyzywasz! Chłopakowi jest bardzo ciężko, bo wie, że skrzywdzi nagraniem swoją koleżankę. Ale ma kompletnie w dubie, bo jego kompas moralny sprawia, że... to jest lepsze rozwiązanie niż upokorzenie się z rzeczy, która jest dosyć ludzka, więc to najwyżej będzie cringe przez jeden dzień, ale... za co? W sensie typ jest złym gościem, a ten partnerkowiec chyba chce z niego zrobić taką osobę, która ma dylemat i ona się powoli zmienia, tak? Ale nie wiem, bo moralność nie istnieje. Cie, ta lamuska, ten pasztet, Marta, poleciała na mnie. Mordyku macie, ta wiśniara, która chyba nawet nie męta, chciała zająć moje miejsce. Adi, powiedz, jak ją wyśmiałeś. No, totalnie, nie było czego zbierać. A teraz mordy wszyscy razem. Beka za muski, hashtag beka dobra, za... Dobra, skończ. Jezu Chryste, oni mają 18 lat. Jezu, serio? Musiałeś? Teraz będę musiała przycinać. Wysyłaj do montażysty od razu, niech montuje. Kurde, to było straszne. Ja naprawdę nie chciałem tak po Marcie pojechać. Adrian wybrał fame. Więc zobaczymy go już niedługo na kartach walki. Tymczasem babcia, która znowu dała się zmanipulować wnukowi, spełnia kolejną zachciankę chłopca i idzie z nim do karetki. Nie! Ikuś, ale niczego nie dotykaj, pamiętaj, słyszysz? Igor, słyszysz? Niczego nie dotykaj i szybciutko. Popatrz, jaki tam jest. Fajne, co? Igor, nie wchodź tam, Igor. Ale super! Igor, niczego nie dotykaj, pamiętaj. Wszędzie są teraz zarazki, wszystko wymacał. Ktoś tam poszedł i musiał wyczyścić ten ambulans, no bo te tam pandemiczne rzeczy. Musieli to wszystko wyczyścić, a on po prostu wszędzie. Zarazki, wszystkich was zaraża. Zaniepokojona matka dziewięciolatka wraz z doktor Anną Nowicką szukają dziecka, którego nie ma w sali segregacji. Okazuje się, że chłopiec uruchomił karetkę, którą babcia pozwoliła mu obejrzeć i doprowadził do groźnego wypadku. Ja miałem podobną sytuację, jak miałem około 7 lat, to wsiadłem do auta, które było zaparkowane przed garażem, ale jakby on był troszeczkę jakby na takim zjeździe, nie, na takiej górce, więc jak puściłem ręczny, bo chciałem zobaczyć, o co chodzi z tym ręcznym, to wbił się do garażu, gdzie był mój dziadek, nie, prawie zgon wszystkich. Ja byłem uciekinierem z wypadku, wysiadłem z auta i pobiegłem do babci do domu. Co ty wyprawiasz? Przywaliłeś głową o kierownicę? Przykładajcie go, od razu na segregację jedziemy. Pani jest niepoważna, naprawdę. Pani stanowi zagrożenie dla dziecka. Idziesz z głową o kierownicę. Właśnie widzę, jedziemy. Teraz przynajmniej nie udaje płaczu. Jedziemy. Z tego co widziałam, proszę tu nie wchodzić, dobrze? Z tego co widziałam, ranę trzeba będzie zszywać, a później zdecydujemy, czy... To było na głowie, trzeba amputować od razu. Będziemy robić tomografię komputerową głowy, bo oprócz wstrząśnienia mózgu mogło dojść także do krwiaków czaszkowo-mózgowych, a to jest zagrożenie życia. Boże, niech go pani ratuje, błagam! Zrobię wszystko, żeby mu pomóc, proszę tu nie wchodzić. No co ty zrobiłaś? Nie zbliżaj się już do niego, błagam cię! Córeczko, proszę, co ty mówisz? Nie odbieraj mi Brusia, proszę cię! Proszę, idź już stąd, proszę cię! Błagam cię, kochanie, chociaż zadzwoń! Babcia uzależniona od wnuczka, nie? Ona bije wnuczka codziennie, nie? Tymczasem 18-latek bardzo przeżywa nakręcenie filmiku, w którym obraża najlepszą przyjaciółkę. Jest mu wstyd, że to zrobił i żałuje, że dał się zaszantażować swojej dziewczynie. Tak, to będzie wina jej, bo ona zaszantażowała. No wiadomo, że jest szantaż, ale typ jest też, no, poryty. Wiśniara nie ma życia w szkole. O, albo ten! Kiedy chcesz napisać, nowaczek, ogarnij się, ale uświadamiasz sobie, że laska nie ma neta. Jesus. I nie może tego przeczytać. Jezus. Oczywiście, że ona ma neta. To jest tak dziwne, nie? Na początku to osoby, które siedziały na kompie, to były takie nie masz życia, bi. A teraz masz na odwrót, że jeżeli nie masz jakby sociala, dziwny jesteś, kurwa, mam do głowy. Osiemnastolatka dowiedziała się, że jest pośmiewiskiem w internecie. Zupełnie nie rozumie, o co chodzi i chcę to wyjaśnić. Oglądaj sobie! Schowaj to! Co? Czyli to prawda? Przepraszam cię strasznie, ale ona po prostu zaszantażowała mnie, no i wiesz... Nie chcę tego słuchać, wiesz co, jesteście siebie warci! Nienawidzę cię, nie... Ale Marta, zostaw, nie nagrywaj tego! Ale co Marta... Już nie miłość, tego nienawidzenie, to lepiej wychodzi ogólnie. Czekaj! Co wy robicie?
Dziewczyna czuje się zraniona. Nie może uwierzyć, że chłopak, któremu wyznała miłość, tak ją potraktował. To mów sobie, mów sobie! Ale Marta, słuchaj, ja zrozumiałam, że tak naprawdę ciebie kocham. Nie, gdybyś mnie kochał, nie zrobiłbyś mi takiego świństwa. Jaki z niej creep tam z tyłu. Ej, się kurwa skrada, będę to nagrywała teraz. Nigdy mi tak nie upokorzył, nie chcę cię znać. Cudowny live. Marta! Marta, srarta, chodź, wracamy ogarniać kanały. Nie, nigdzie z tobą nie idę. Że co? To jest koniec. Koniec z nami i z naszymi kanałami. Nikt cię znasz. Wiesz, to do sieci, jeśli mnie zostawisz. Mam to gdzieś. Jesteś skończony! Halo, ale co tutaj się dzieje? Przecież słychać was w całym szpitalu. I co tutaj robisz? Chcesz, żeby twój stan się pogorszył? Teraz to mnie nie obchodzi. Słuchaj, natychmiast wracamy do sali. Bardzo proszę. Idziemy. Jestem sobą totalnie załamany. Adrian, my też. Ale wstydź ci. To już jest pierwszy krok do poprawy swojej godności. Igor Bielczyk po wypadku w karetce i 24-godzinnej obserwacji został przeniesiony na oddział pediatryczny, gdzie spędził kolejne dwa dni. Chłopiec opuszcza szpital w dobrym stanie i ze ścisłymi zaleceniami dietetycznymi. Jego matka uległa prośbom babci pacjenta i dała jej jeszcze jedną szansę. Chce jednak bacznie obserwować 54-latkę, zanim pozwoli jej samej zajmować się dzieckiem. Cieszysz się, że już idziemy do domu? Wolałbym do ciebie, u ciebie jest tak super. No ja wiem, mama. Kochanie. Podaj mi, proszę. To też? Tak. Babcia będzie nas odwiedzać, ale ty do babci na razie nie będziesz chodził. Przynajmniej sam. Ale ja chcę być sam z babcią. Ale kochanie, wiesz co? Babcia musi trochę nad sobą popracować. Nie może być jak do tej pory, że ja na wszystko ci pozwalam. Ale to jak to? Ty nie będziemy już chodzić na hamburgery? No na hamburgery to na pewno nie. Nie chcę. Podam, że to dziecko miało cały odcinek, żeby się zmienić i nic. No Igorku, ale wiesz co? Pójdziemy na ściankę wspinaczkową razem z mamą. Będzie fajnie. A co to jest? No zobaczysz, będzie super. Co jest super i na pewno no. Ci się spodoba. Chodźcie. No dobra, zobaczę. No. Pożegnaj się ładnie. Do widzenia. Ej, moje trzyki na babcie już w ogóle nie działają. Jest jakaś dziwna. Zdecydowanie wolałam dawną babcię. No ale cóż, i tak ją kocham. Może się przyzwyczaję, że zamiast hamburgerów są jakieś ścianki wspinaczkowe. No cóż, zobaczymy. Ale ścianek wspinaczkowych się nie je. Adrian Wichowski po 5 dniach spędzonych na oddziale pulmonologicznym dostaje wypis ze szpitala. Jego była dziewczyna, tak jak groziła, skompromitowała go w internecie. Najbardziej jednak boli go to, że przyjaciółka, w której się zakochał, nie wybaczyła mu i nie chce go znać. Jest, jaka mądra kobieta, jak dobrze. To naprawdę ty. Cześć, ale ja nie do ciebie. Aha, a to do kogo? Chciałam pogadać z lekarzem, czy wszystko z tobą okej, ale widzę, że okej. Tak, dostałem wypis. No to dobrze, to cześć. No poczekaj, porozmawiajmy. Ale o czym? O nas, chodź na chwilę. Ale nie ma żadnych nas. Skoro dzisiaj tutaj przyszłaś, to znaczy, że ci na mnie zależy. No oczywiście, że mi zależy. Nadal cię kocham, mimo że zachowuję się jak świnia. Ja wiem, ja niczego bardziej nie żałuję. Ale dzięki tobie zrozumiałem, że byłem kompletnym idiotą. To znaczy? Gdzieś mam ten cały lans w internecie, serduszka, suby. Zrozumiałem, że prawdziwe życie jest tutaj z tobą, a nie w necie. Rany, brzmi naprawdę, jakbyś coś zrozumiał. Tak, bo ja zrozumiałem. Dałabyś się zaprosić na randkę? Bez relacji w necie? Oczywiście, że bez. No dobra, dam. Jest! Ale spokojnie, spokojnie. Najpierw cię trochę poobserwuję na tej randce. No dobrze, niech będzie po twoją. A mogę cię chociaż objąć? No dobra, niech stracę. Ale super. Nie sądziłem, że Marta kiedykolwiek mi wybaczy. No i Adrian dostał szansę na koniec. Dostał szansę i to na tyle. Dziecko będzie jadło ścianki spinaczkowe, a Adrian dostał szansę na sukces. No dobra. Okej, okay. Nie, to zakończenie takie mamne. Ale sam odcinek był okej, okay, więc mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną czas. A jak nie miło, to jeszcze fajniej. Dziękuję wam pięknie za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia już w kolejnym, bardzo niedługo. Trzymajcie się, pa pa.